Siema, z tej strony Lisu, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zabieram was dzisiaj na kolejny sparring mojej drużyny. Zobaczymy, jak chłopaki sobie poradzą. Przeciwnikiem będzie Beniaminek A-klasy, czyli Strzemieszyce Małe, o ile się nie mylę. Wynik może być dosyć śmieszny, ponieważ my będziemy grać dosyć okrojonym składem, z tego się dowiedziałem. Wiecie, jak to w amatorskiej piłce, niektórzy praca, niektórzy wakacje, niektórzy kontuzja. No i tak się zrobiło, że dzisiaj ma być mało osób i z tego powodu też jest szansa, że ja pojawię się na boisku, bo dostałem już od fizjoterapeuty zielone światło, że powoli mogę wracać do treningu. Oczywiście zagranie całego sparingu to byłby chyba najgorszy idiotyzm, jaki można zrobić, ale zobaczymy, jak się mecz potoczy. Może na kilka minut wskoczę, zobaczyć, jak się w ogóle czuję i tak dalej. No i będzie też szansa sprawdzić testowanych zawodników albo zawodników, którzy grali mniej, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Życzcie powodzenia, widzimy się na boisku. Uwaga, jeszcze info z ostatniej chwili. Dowiedziałem się, że na boisku nie ma szatni, więc jadę przebrany w koszulce klubowej. No i ostatnio były bardzo burze, nie wiem, czy u was też, więc całkiem możliwe, że boisko będzie w jakiś sposób zalane jeszcze. Więc no, mogą być takie iście spartańskie warunki. Pokażę wam, jak wygląda chyba typowa amatorska piłka dzisiaj. No ale cóż, jak to premier powiedział, niedługo zawodnicy będą marzyć o grze w Białymstoku, a nie w Manchesterze czy Barcelonie. Dobra, my już na boisku. Przedstawiamy szatnię właśnie. Czekajcie, bo chyba nie widać lepszy. Chłopaki się przebierają, także... Adi, czujesz się zagrożony nowym bramkarzem? Jakim bramkarzem? No i wszyscy przebrani. Realia klasy. Tak, wszyscy przebrani. Przyjeżdżająca szatnia. Idziemy na boisko. Szatnia w busie, więc no, takie średnie warunki. Boisko na szczęście nie jest zalane. Nie należy ono do najlepszych, jest dosyć krzywo, nie ma wszędzie trawy, ale najważniejsze, że nie ma bagna, więc coś się będzie dało pograć. Nie wiem, czy będę tu w ogóle ryzykował dzisiaj, bo no serio, są średnie warunki, ale zobaczymy, jak wynik się potoczy. Dzisiaj wziąłem statyw, więc postaram się to wszystko lepiej dla was nagrać. Pewnie nie wszystkie akcje też będę łapał, bo będę chciał trochę z chłopakami pogadać, trochę na ławce, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam do oglądania, jak wam się spodoba, zostawcie łapę w górę. No i subskrybujcie, kto jeszcze tego nie robi, nie? Czerwony guzik naciskajcie. Żebyśmy lecieli może kiedyś po te 200 tysięcy. Kto wie. Hejka. Hejka, naklejka. O to chodzi, Kacper! Zobacz! Ty, Adi, to staj sobie tam! O Jezusiu! Jest i nowy nabytek. Kiedy bronisz? Nie, za pół godziny. W sensie w drugiej połowie? No, jakoś tak. Będzie czyste? No, zobaczymy. Musisz ufać obrońcom i ich ratować. Widziałeś, jak wyglądało to w zeszłym sezonie? Widziałem. Będziesz dobrym wzmocnieniem? Spróbuję. Spróbuję, jaki skromny. Dobrze. Pokaż koszulkę. Kolejny nowy transfer. Witamy. Dzień dobry. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Będzie czyste konto? Nie mogę obiecać. Jest dwóch nowych obrońców i bramkarz, no teraz to w każdym meczu musi być czyste. No, postaram się. Jacy skromni wszyscy. Kamil, bo jesteś nowym obrońcą w drużynie, będzie czyste konto? Kim jest? Musi być. Nie ma innego wyjścia. Co się śmiejesz? Aha, bo Karol będzie z nimi rywalizował. Z kim? Z Kamilem. Dobra, chłopaki już grają, mieliśmy jedną groźną sytuację, więc ja idę rozstawiać statyw i zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Miejmy nadzieję, że dużo bramek będzie. Nie Oj, szkoda. Nie wiem, czy z pierwszej nie mógł próbować. Mi się wydaje, że on chciał, tylko właśnie mi skoczyło. Oj, ha. Oj, dobre wydał. Dawaj,
Okej. Do pierwszej bramki nie udało mi się nagrać, którą strzelił Dudy, bo praktycznie nie wiem, w drugiej minucie czy trzeciej strzeliliśmy na 1-0. Minęło trochę czasu, no jak widzieliście, 1-1 przeciwnicy zremisowali, więc myślę, że tu będzie taki wakacyjny meczek i wynik może być dosyć wysoki, no ale zobaczymy. I powiem wam, że jestem tak głodny gry, że chyba, nie wiem, chyba nie dam rady siedzieć z boku i patrzeć. Czemu nikt nie krzyknie plecy mu? To Igor krzyknął. No nie, no wiem, wiem, no śmieję się. Bardziej nie zmieni kierunku, wyskoczy co sobie wyskoczy, ale... Piękna interwencja. Musiał. Jest Mario! Długo, długo, za długo. No... Stał w polu karnym przecież na trzecim metrze! Jak mógł być spalony z tego? Bramkarzem prawie stał razem. Sohating. O kurde! Nie ma, co ty? Brawo, Gapski! Spalony jak do tyłu zagranie przecież. Mieliśmy przerwę na wodę teraz w 25 minucie, bo jest oczywiście upał, a przed przerwą chwilę Gabądź wyprowadził nas na prowadzenie. Powtórzenie chyba, ale no, tak jak on to lubi, jak taki dzik tam się wepchnął, gdzieś dziubnął tą piłkę i mamy 2-1, więc myślę, że to jeszcze jest początek, że tych bramek naprawdę będzie dużo. Dobra, ej, bo kierownik mnie zagadał, ale Gabądź właśnie strzelił na 3-1. I jak będzie tutaj jakiś wysoki wynik, to myślę, że wejdę sobie na chwilę. Brawo Kacper! Brawo Kacper! Jak kopiesz bramkarza, to lepiej to wychodzi. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, przyjął ktoś normalny w końcu. Dobra, dobre Sifir, brawo. Ładnie, ładnie Sifir. Czemu nie z lewej? Po długim, co? Jeszcze jeden. Dobrze jest. Dobra. Ojejku. Od którego lipca są wszyscy wolni? Zawodnicy? No, wszyscy od pierwszego, ale Lisu dłuższa umowa, więc... wszyscy zawodnicy podobno mają kartę na ręku od 1 lipca, więc jak wiecie, jak Białystok, Barcelona, wiecie, jak coś to... Oj! Nie ma spadnie. Ej no! Czyż wy... Powiem ci, no tak? 50-50. No. A czemu Dudy nie wbiega? Nie no. Dudy! Swojaczek. Gol? Ja myślę, że boczna siatka chociaż. Ja też, bo mówię tak... Dobra, do przerwy mamy 5-1, więc myślę, że ten mecz się tak rozluzuje teraz, że nie będzie takich spin, jakichś fauli chamskich, mam nadzieję przynajmniej, więc chciałbym wejść sobie na 10-15 minut, zobaczyć jak to będzie wyglądało, jak będę się czuł, więc będę oczywiście unikał kontaktu, ostrożnie, jak będzie jakaś lipa, no to po prostu odpuszczę, ale chcę zobaczyć po prostu jak się czuję. Lewa. Akcja na rąk!
Kurde! Nie! Nie ma. Możesz powiedzieć, jak wrażenia po dzisiejszym meczu? Jak w Grecji, nie? Zawsze 36 na plusie. Jak humory po tym awansie? Humory eleganckie. Jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia. Aha, ale będzie już, tak? Będzie, a. Będzie to, wtedy będziemy świętować. A, no i gitara. No wiem, wiem. Dobra. Dobra, ja już po meczyku tak naprawdę nie ma tutaj czego analizować, no bo widzieliście, że taki typowy wakacyjny meczyk, tak naprawdę wesoły futbol, nie dość, że murawa taka jaka jest, no takie pastwisko trochę, nie dość, że solarium totalnie, bez chmur, bez niczego, 40 stopni, no to widzieliście, no obie drużyny bez pełnych składów i tak dalej, więc takie kopanie było, ale ważne, że była szansa się troszeczkę poruszać. Ja się bardzo źle motorycznie czułem, po prostu zero, zresztą czucie piłki, jak dobrze się nagrało, to zobaczycie też na materiale, że też mi ta piłka odskakiwała. Udało się strzelić bramkę pierwszą po powrocie, no ale w takim meczu to nie wiem, czy to jest jakieś wyróżnienie. No i cóż, no mam nadzieję, że ten brzuch mi pozwoli się dobrze przygotować do sezonu, bo dzisiaj nie wyglądało to najlepiej, więc będziecie to widzieli w kolejnych materiałach, po prostu moje przygotowania i cały sezon i wszystko. Mam nadzieję, że uda się to tak zorganizować, a Wam, jeżeli się spodobało, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie robi, naciskajcie czerwony guzik i widzimy się w kolejnym materiale. Siema!